Chwal Jerozolimo Pana, chwal Boga Twego Syjonie, umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie, zapewnia pokój Twoim granicom, nasyca Ciebie najczystszą pszenicą. Żadnemu narodowi tak nie uczynił, o swoich wyrokach ich nie pouczył. Alleluja. Alleluja, chwalmy Pana. Tak, kochani, ten dzisiejszy psalm nas do tego zachęca. I może to jest okazja do tego, by każdy z nas spojrzał na swoje życie, na to, jak wiele Bóg dla niego uczynił. Już samo to, że żyjemy, że jesteśmy, jest wielkim darem Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa i miłosierdzia, o których wspominaliśmy wczoraj przy okazji refleksji nad psalmem 67. Bóg jest tym, tu piękny taki obraz mamy, który zapewnia pokój. Nasz Pan zapewnia nam pokój. I rzeczywiście w tych czasach, w których przychodzi nam żyć, sam zauważam, jak wiele we mnie jest często niepokoju, takiego zatroskania, jak ta przyszłość będzie wyglądać, co będzie dalej, w którym kierunku zmierza Kościół, w którym kierunku zmierza świat, czy nie czekają mnie może też jako kapłana jakieś prześladowania. No, różne sytuacje mogą być i tak po ludzku człowiek się lęka. Po ludzku człowiek się lęka. Natomiast przypominam sobie regułę świętego Ignacego Loyoli, który w zasadzie fundamentu w swoich ćwiczeniach duchowych określił takie sformułowanie, taką zasadę, że człowiek został stworzony po to, aby Pana naszego Boga kochał, czcił Mu, służył i przez to zbawił swoją duszę. Czyli to zbawienie duszy tutaj jest fundamentalne. Ignacy mówi dalej, że ze wszystkich innych rzeczy, które zostały stworzone, poddane naszej wolnej woli, mamy wybierać te, które nas prowadzą do tego celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Ze wszystkiego tego, czego doświadczam tutaj, mam wybierać to, co prowadzi mnie do zbawienia mojej duszy i do zjednoczenia się z Bogiem. I myślę, że może jeszcze mało znana, ale polska mistyczka Alicja Lęczewska, mogę śmiało powiedzieć, na dzisiejsze czasy, w swoim dzienniku duchowym, w świadectwie, które jest zapisem jej rozmów, takich osobistych rozmów z Panem Jezusem. Oczywiście ten dziennik duchowy posiada imprimatur, więc nie głoszę tu żadnych rzeczy niezgodnych z nauką Kościoła. Stał się ten dziennik duchowy moją osobistą lekturą, do której codziennie zaglądam. I tak akurat w ostatnim czasie przeczytałem te kilka zdań, którymi chcę się z Państwem podzielić, bo myślę, że w tych zdaniach też jest klucz do odnalezienia pokoju serca, bo o tym dziś mówimy, o tym pokoju serca. Jezus do Alicji Lęczewskiej mówił tak: Twym celem jest nieustanne adorowanie Boga w tym wszystkim, co stwarza, i służenie Mu bez dopominania się o zapłatę. Zapłatą jest to, że Bóg jest i że Cię kocha w sposób doskonały, przekraczający Twoje wszelkie wyobrażenia. Tą wdzięcznością i tym podziwem wypełniaj każdy moment Twego życia. Niech Twoje życie stanie się ciągłym aktem oddania Mi wszystkiego, a zobaczysz, jaki pokój i jaka radość wypełnią Twoją duszę. Tak, kochani, kluczem do pokoju serca, do osiągnięcia pokoju serca jest jednoczenie się z Bogiem i oddawanie Mu każdego dnia wszystkiego, co nas spotyka. Ale jest jeszcze jeden klucz. Myślę, że nawet najważniejszy z tych wszystkich, który sprawia, że rzeczywiście człowiek może jeszcze bardziej doświadczyć obecności Boga nie tylko przy sobie, ale i w sobie. Jest Eucharystia. I dzisiejszy psalm też o tym wspomina, że Bóg zapewnia pokój Twoim granicom i nasyca Ciebie najczystszą pszenicą. Czy może w tym przekładzie z lekcjonarza mamy wyborną pszenicą, hojnie Ciebie darzy. W tym obrazie wybornej czy najczystszej pszenicy ojcowie Kościoła widzieli konkretny znak – Eucharystię. To jest ten pokarm, ta najczystsza pszenica. Najpożywniejszy pokarm dla naszej duszy – Eucharystia. I zachęcam Was, siostry i bracia, trwamy jeszcze w tym klimacie noworocznym, początku roku,
aby może częściej niż w minionym roku przystępować do Komunii Świętej. To jest niestety taki, mógłbym powiedzieć, moje kapłańskie doświadczenie. Wielu osób, które spowiadają się na przykład tylko od święta, tak? Albo potrafią tylko na święta przyjąć Komunię Świętą. A tymczasem Jezus chce być przyjmowany nieustannie. I może to, że człowiek jest tak pełen niepokoju i czasami wręcz panicznego lęku o siebie, o swoich bliskich, może być wyrazem tego, że ciągle za mało żyjemy obecnością Boga w nas. Że ciągle za mało troski nasze jest o to, by być w stanie łaski uświęcającej i by jak najczęściej przyjmować Chrystusa, nie tylko na święta. To również wezwanie kieruje do was, drodzy organiści, drodzy muzycy kościelni. Często jesteście bardzo mocno zaangażowani, by jak najpiękniejszą grą czy śpiewem pomagać wiernym w tej drodze do Boga w czasie liturgii, ale sami nie zapominajcie o tym, żeby dbać o czystość swojego serca. Pięknym świadectwem jest organista, który nawet przerwie pieśń na komunię i w czasie mszy świętej przyjmie komunię świętą. Ja jako organista często tak robiłem. Pierwsza msza poranna, którą przeżywałem, trwałem na kazaniu, wszystko tak jak należy, bo była to msza święta, oprócz tego, że grałem, śpiewałem, to także w niej uczestniczyłem i nie było dla mnie problemem rozpocząć pieśń na komunię. Ludzie pociągnęli, ja schodzę na dół, przyjmuję komunię świętą. Pozostałem przy świętej, już normalnie gram w całości. Bo kochani, drodzy muzycy kościelni, organiści, odwołam się jeszcze do tego wersetu 20, w którym psalmista mówi, że żadnemu narodowi tak nie uczynił Bóg, o swoich wyrokach ich nie pouczył. My śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy obdarzeni przez Boga wyjątkowym darem, darem muzyki, darem wrażliwości muzycznej na wysokim poziomie. Niewielu ludzi ten dar posiada. Co więcej, wielu z nas też tworzy. Zatem jesteśmy kompozytorami, mamy udział w tym stwórczym przymiocie Boga. I to jest coś, za co ja przynajmniej nie potrafię się Panu Bogu wywdzięczyć i cały czas trwam w zachwycie nad tym. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu Mu dziękować, Go wielbić i starać się być blisko Niego. I zapraszam Was do tego, byście docenili, jak wiele od Boga otrzymaliście i żebyście też pragnęli jeszcze bardziej, jeszcze lepiej Mu służyć, nawet gdy niestety ta wdzięczność ludzka nie zawsze jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Ale Bóg jest tym, który nam błogosławi. Jeżeli będziemy wiernie Mu służyć, to On o swoich sługach na pewno nie zapomni i tam już w niebie przygotowuje dla nas ucztę z najwyborniejszych win i najlepszych gatunków mięsiwa, jak to również w Starym Testamencie mamy w obrazie w księdze proroka Izajasza. Tyle dzisiaj ze słowa, może troszeczkę takie przedłużone, ale tak czuję, że powinienem się tym z wami podzielić. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę przewidzianą na dzisiejszy odcinek, wybrałem małe preludium i fugę w tonacji G-dur Jana Sebastiana Bacha. Nie jest to może jakieś wielkie wirtuozowskie dzieło, ale nie bez przyczyny małe preludium, bo wykonane też na małym instrumencie, na 8-głosowych organach braci Dinze, które znajdują się w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Żółwinie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Są to okolice Strzelec Krajeńskich. Piękny instrument, który jeszcze niedawno nie grał, albo grał bardzo słabo. Staraniem księdza proboszcza, wiernych, a także firmy organmistrzowskiej pana Łukasza Ziółkowskiego, instrument ten został doprowadzony do stanu wręcz koncertowego. I jest to dla mnie osobiście taki przykład, że nawet w małej społeczności można naprawdę zrobić coś pięknego dla kościoła, dla liturgii, chociażby remontując organy, które w tym kościele się znajdują. Ksiądz proboszcz, gdy z nim rozmawiałem, mówił, że przymierzał się do malowania kościoła, ale pomyślał sobie, że może lepiej najpierw zrobić organy, czego nie żałuje, bo sam mówi, że teraz lepiej mu się odprawia mszę, gdy słyszy prawdziwy, piękny, szlachetny dźwięk organów. A że Pan Bóg również umiłował rzeczy małe i przychodzi do nas jako małe dziecię,
to chcę pokazać, że i w takim małym instrumencie może skrywać się naprawdę wielki potencjał brzmieniowy. Wysłuchajmy więc małego preludium i fugi G-dur Jana Sebastiana Bacha, nagranego na organach kościoła w Żółwinie. I zapraszam oczywiście do już uczestnictwa w kolejnym spotkaniu ze Słowem i Muzyką, które w kolejną niedzielę, 9 stycznia, od godziny 9 będzie już dostępne na kanale. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże!